Dobra, jak już tu jestem... Nie ryzykuję. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a my mamy za zadanie okraść ten pipszony dom. I musimy też skopiować sygnał kluczyka od pana Torresa z domu numer 205. A żeby to zrobić, musimy przekraść się przez jakieś zabezpieczenia typu kamery w środku, więc będziemy sobie dzisiaj to próbowali zrobić. Jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie proszę łapę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem, zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Oczywiście wpadnijcie też na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A to jest chyba jakaś taka dodatkowa sypialnia w tym domu, więc okej, wszystko fajnie, pięknie. To ty, czemu on tego nie otwiera? Ze 3 razy zdążyłem jakby to otworzyć, ale się nie otworzyło tak do końca. Dobra, nie wiem co to było, ale nie możemy tego ukraść. Branzoletta, panie, ostatnio w tym domku tak się zarobiliśmy, że prawie 10 kafli wynieśliśmy z tego domu. No, ale mały telewizorek, widać, że to nie jest główna sypialnia, nic takiego. Ty, otwarte drzwi są. To jest trochę podejrzane. O, to jest zabytkowy gramofon, to jest mocna rzecz. My musimy przejść jakoś tak. Tak, i liczyć, że nie zostajemy wykryci w tym momencie. I teraz musimy sobie przypomnieć, gdzie są pozostałe kamery w tym domu. Ewentualnie... To jest okna, panel sterowania kamery. Dobra, ja potrzebuję co? Rozłączyć... To mogę rozłączyć to oraz rozłączyć to. Jeszcze to żółte. Ja pierdzielę, prawie wszystko do rozłączenia, żeby wyłączyć kamery. I teraz tak, i tak by mi się to przydało, żeby wiecie, żeby wiedzieć, gdzie są te kamery. Przydało mi się. Oj, czekajcie, bo mnie prawie ochroniarz tu widział. Przełącznik bramy wyjazdowej. Tu jest mnóstwo rzeczy w środku, w tym domu do ukradnięcia. Ale ja potrzebuję skraść sygnał. Ej, no dobra, tylko co z tego? Ja skradnę ten sygnał, ale i tak nie ukradnę tego domu. Mnie wyjadę, bo tam jest przecież ochroniarz. Dobra. O kur... Dobra, ukradnij samochód, teraz jest, ja pierdzielę, powiem wam. Ciężka sprawa może być na ten moment, żeby okraść ten domek, naprawdę to będzie ciężkie. Ja muszę tam pójść, otworzyć bramę wjazdową. Ja nie wiem, jak ja mam to zrobić, żeby ochroniarz się w ogóle nie kapnął, nie? Jakby, chyba że po prostu już wywalone wtedy mamy całkowicie, że ochroniarz wie. Dobra. Ochroniarz ma wywalone dżadża na to, że my otwieramy w ogóle to. Więc o tyle fajnie. I teraz jak to powinienem zrobić? Po prostu otwieram, czy jak? Czy po prostu już nic tutaj... nas nie denerwuje? Chyba nic. Tylko wiecie, na co ja teraz muszę poczekać, aż ochroniarz odejdzie stąd. Bo brakuje mi już tylko tego, żeby mnie ochroniarz nie załatwił, nie? To jest tylko tyle. Ale fajnie byłoby też na cicho uciec. A żeby to zrobić, ochroniarz musi zmienić swoją trasę przejścia. Czy musi gdzieś pójść nawet przed dom już? O kurcze, pieczone, czekajcie. Oj, ten gość se wyszedł z domu. On idzie chyba na basen albo na podwórko, na ganek. Dobra, ganek jest okej. Do momentu nie pójdzie, żeby zobaczyć tę szybę rozbitą. Dobra, on jest na ganku, więc fajnie. Ten ochroniarz jakby już poszedł, jakby już zmienił swój tryb ochrony tego domu. Panie ochroniarzu, no proszę już sobie pójść. Kurcze pieczone, panie ochroniarzu, patrzcie, mam taki samochód tu. Już ten samochód czeka, żeby go okraść po prostu. Oj, oj, coraz bliżej jest pan. A pan ochroniarz pozostaje w tym miejscu. Trzeba będzie zmienić godzinę, jeżeli tak to będzie wyglądało na dłuższą metę. Ale on, tylko brakuje tego, żeby poszedł gdzieś kawałek dalej. Oj,
Oj, tylko żeby on nie poszedł tam, bo tam jest szyba otwarta, nie? Dobra, muszę poczekać chwilę, widzowie, więc ja czekam. Muszę otworzyć szybko przełącznik drzwi do garażu, po czym muszę wejść do samochodu i odjechać. Tylko no, ten ochroniarz musi sobie stąd pójść. To jest najważniejsza opcja. No i mam nadzieję, że nikt nie skapnie się wcześniej, że są kamery wyłączone, nie? To jest też ważna rzecz. Ale liczę na to, że ten chłop tego nie zauważy do momentu, w którym nie wejdzie tu gdzieś w okolice na dole. No bo mógłbym próbować, wiecie. Zrobić to tak. Ale koniec końców, wiecie, no on ślepy nie jest tak do końca, ten pan ochroniarz. I on spostrzeże, kto siedzi w samochodzie, który stąd będzie odjeżdżał. No właśnie, i to jest cały problem. Polega na tym, że on to w końcu zobaczy. On mnie w końcu tu dostrzeże. Ja teraz nawet nie wiem, czy on mnie nie zobaczy. No kurczę pieczone, idź stąd już, kolego. Dobra, ty. Idzie chyba. Siądź. Dobra, widzowie. Dobra, widzowie, mamy to chyba. Oj, tylko nie potrącić nikogo. On tylko przez chwilę był podejrzany. On tylko przez chwilę to podejrzał. I tak stwierdził, no w sumie nie wiem, co się wydarzyło. Dobra, mamy to chyba bez wykrycia. O kurcze, dobra, ej, bez wykrycia to zrobiliśmy, widzowie drodzy. No to było naprawdę mocne. Poczekaliśmy, wyczekaliśmy ochroniarza, weszliśmy, zabraliśmy parę ładnych rzeczy. Bransoletę, dwa zabytkowe jakieś, dwa antyki po prostu. No to była jedna z lepszych kradzieży. No i nawet mi nie mówcie, że nie, pozdro. Dobra, od razu sobie to rozwalimy. O, ale to najgorsza z tych bransolet akurat, nie wszystkich, czy biżuterii. O, tylko trzy kamienie szlachetne, ale może jakieś lepsze. Dobra, i teraz tak, na Black Bayu od razu możemy sobie sprzedać zabytki. Mamy zabytkowy gramofon za 8000 i zabytkowa figurka za 15600. Nice. No i to jest to, widzowie. Tak się robi włam. Idź do komputera i sprawdź kontrakty. No dobra. Od razu mamy 44 kafle już. Złodziejskie kontrakty. Przyjmij kontrakt, czas farmienia. Reputacja 0 na 100. Rodzaj klientów ze specyficznym gustem. Potrzebują tylko przedmiotów związanych z farmą. A, to jest z nowego DLC chyba w ogóle. Czas farmienia. Przyjmij kontrakt, jest zainteresowany tego najrzeczymi. Przyjmij kontrakt. Z 202 są te gry do okradnięcia. Luksusowi złodzieje, o kurczę, ale to 701, to jest też z nowego DLC chyba, to 701. No i możemy chyba robić wszystko, czy nie, czy tylko jeden naraz. Zamień kontrakt, przyjęte. Wymagany poziom 25, wymagany poziom 1. No dobra, a co z tym samochodem koniec końców? Zlecenie przyjęte, ukradnie obraz, gra Killer Block from Mars, wskazówka odkryta. No dobra, kontrakt. Pojedź do ulicy San Valley 401. No dobra. Ukradnij replikę obrazu z 202. I w 202 jest też ta gra komputerowa. Mogę w nią kliknąć jeszcze raz, skoro wiem już, że do 202 będę jechał. Przyjęte. To jest jakieś dziwne, szczerze. Ukradnij replikę i ukradnij grę Killer Block. No ale sprzedajmy na razie jeszcze rzeczy. O, przepraszam. O, i mamy te nowe rzeczy. Golden Heights i ulica San Valley. Także to są chyba z tego nowego DLC już miejscówy. Więc okay. Fajnie, będę mógł wam coś pokazać przynajmniej. Dobra, to ukradliśmy. Jezusku, tyle kaski, co ja zarobiłem teraz. Który mamy poziom? 27. Idealnie, widzowie. Naucz się elektroniki poziomu 3. Tylko ja nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy byłoby mnie stać już na ten, czy stać mnie na laptop hakerski ten.
On chyba trochę droższy był, on z 50 kafli kosztował. Ty, 56 on kosztuje, jest jeszcze uniwersalny pilot do okien, tego też nie było kiedyś. 50 kafli, narzędzie deszyfrujące, tego też chyba nie było. 60 kafli, powielacz kart magnetycznych. Ej, dobra, jednak pojawiły się nowe rzeczy. Fajnie, fajnie. Bardzo fajnie, elegancko, haj. Dobra, ulica San Va... A ja mam do San Valley jechać? Nie, ja mam do Richie Airport 202. Jedziemy do domu 202 po prostu teraz. I będziemy kraść z domku numer 202. Rzeczy 202 jest tu na górze i jest na szczęście parking. Już chyba wiem, dlaczego ja w ogóle wolałem te ulice niż Greenview, te Richie Air. Bo jak koniec końców, że ogarniecie trochę te kradzieże, to jednak jest to miejscówka trochę fajniejsza. O Jezu, pamiętam ten dom 202, pamiętam cię. Bez kitu. Oj, tu się po prostu przodem wchodziło. Tu się otwierało, pamiętam tę bramę, chociaż ja nie wiem teraz, czy do bramy nie był już potrzebny hakerowy ten laptop. Pewnie tak. Pewnie teraz już tego nie zrobimy w ten sposób, więc trzeba będzie znowu... Tak, bo za pierwszym razem ja chyba od tyłu po prostu się podsadzałem nawet, nie? I to nie wiem na jakim samochodzie. Później tu się wkradało, tu się chyba wyłączało alarm. I była w ogóle jakaś taka godzina, że ochroniarza można było łatwiutko też przejść. Także było dosyć proste to wszystko. Dobra, musimy na pewno wykryć ochroniarza. Tak, i wszystko było tutaj umiejscowione w takiej szopie jakby małej. I pamiętam właśnie, że tu się podjeżdżało do tyłu i podsadzało bodajże na samochód, bo ta wspinaczkowa rzecz była na jakby drugim piętrze. O, tu o chyba. O, dokładnie o to mi chodziło. Dokładnie tak to zapamiętałem, widzowie. I jak widać, okazuje się, że dobrze to zapamiętałem. O kurcze. Nie chcemy. Ojojoj, czekajcie, jeszcze raz będziemy musieli tu przyjechać. Nie chciałem tego zrobić, ale wyszedłem po prostu już z pola gry. No 202, powiem wam, będzie ciężkim orzechem do zgryzienia. Ja nawet nie wiem, czy bez vana tak naprawdę my wejdziemy na ten domek, nie? Na tę ścianę. Czy ja nie będę potrzebował vana? Przyjmowanie kontraktów. Kontrakty to poboczne zadania, które można ukończyć niezależnie od fabuły. Kontrakty można zmieniać w dowolnym momencie. Zazwyczaj wymagają kradzieży specjalnych rodzajów przedmiotów. Niektóre kontrakty wymagają podróży do nowych lokacji. Niektóre kontrakty posiadają... Posiadają punkty reputacji, które można otrzymać za kradzież specyficznych przedmiotów. No dobra. Spróbujmy to zrobić. Okej, jeszcze raz. Podjeżdżamy. W sumie na jaki parking podjeżdżamy? Musimy podjechać tam. Okej. I zobaczyć, czy w ogóle jakby uda nam się wejść tutaj z poziomu tego samochodu. Bo nie jestem przekonany, czy damy radę na 100% to zrobić. Ale chyba powinno nam się udać. Tak? I właśnie wszedłem na nieznany mi teren, widzowie. Jesteśmy na kompletnie nieznanym mi terenie. Znaczy kompletnie, może nie kompletnie w 100%, ale nie mamy nic tu, wiecie, obczajonego za bardzo w tym domku. Ja dopiero kamery obczajam w tym momencie. Więc jest szansa, że mnie gdzieś tutaj zgarnie zaraz policja, ale wiecie, ja już jestem zadowolony pierwszą, wcześniejszą kradzieżą. Dobra, teraz tak, przebiegamy sobie tędy. Możemy sobie przebiec tu dookoła. Oj, było blisko. Może to ja o tym domku może myślałem, wiecie, o tym basenie i o ziomku. Okej, mamy tutaj, tu jest chyba... Tak, tu jest dwóch ochroniarzy. Dobra, możliwe, że o żywopłocie i o takich innych pierdołach właśnie myślałem o tym domku. To jest chyba domek, o którym ja jednak myślałem, powiem wam. I tu wchodziliśmy na górę jakby. Okej, i tu jest jeszcze trzecia osoba w ogóle. Dobra, dobra. Są trzy osoby. Tu później się wyrzucało, pamiętam, rzeczy. Wychodziło się tędy właśnie.
tu wychodziliśmy, koniec końców, i stąd wyrzucałem chyba itemki na drugą stronę w ogóle. Gdzieś po murku łażąc. Tak, a tamten ochroniarz to wiadomo, co z nim jak. Dobra. O, to niby jakiś zamek elektroniczny, ale drzwi się otwierało normalnie, najzwyczajniej w świecie. O, głośnik, telewizor, zabytkowa figurka. Oj, to jest mocny przedmiot w ogóle, który trzeba znaleźć. Tam chyba kilka takich figurek. Ale my na razie przyszliśmy na rekonesans bardziej niż na kradzież, szczerze. Może nawet, żeby ukraść tę starą grę, byłoby łatwiej ją ukraść. Ona jest gdzieś tam na górze. Rozbij stary zegar w przedpokoju. Ciekawe, czy wiedzą ci goście na przykład, ile mieli konsoli czy padów do gier. Ja myślę, że w takim bogatym domu to gówno by wiedzieli, a nie ile takich rzeczy jest faktycznie w domku. Dobra, tu gdzieś jeszcze była kamera, ale nie pamiętam gdzie, powiem wam. Czy ona była gdzieś tu na górze, czy jak? Dobra. Otwieramy sobie safe. No, skoro tu już jestem, to głupio byłoby nie otworzyć tego safe'u, nie? No, ale muszę sobie przypomnieć zdecydowanie, jaka tutaj droga była do... O kurcze, Rolexy, ty! U Testo na chacie chyba jesteśmy. 3 Rolexy w sejfie. Ja pierdziu. Dobra, i tu była jeszcze 100%, była jeszcze druga kamera. O, dokładnie, jest tu. I chyba na górze się wyłączało w ogóle kamery. Pamiętam, że można było przejść o tędy po schodkach. W miarę bezpiecznie chyba. To może jest jeszcze jedna kamera. Myślę, że może tak być. Powiem wam. O, zabytkowy zegar jest. Możliwe, że to jego powinniśmy rozbić. Czy jak ja wyłączę teraz kamery, to będzie wszystko w porządku, czy nie bardzo? Dobra, chłop wyszedł. Tak naprawdę nie weszliśmy tutaj niczym. Musieliby odkryć, że coś ukradłem konkretnego. Żeby wykryć ślady włamania. Dobra, czy... To fioletowe... No i chyba to fioletowe jeszcze, nic innego tutaj nie pozostało, nie? Podpiętego, więc kamery powinny być w tym momencie wyłączone. Więc fajnie, kamerami się w teorii nie muszę już przejmować na ten moment, dobra. Tutaj sobie otwórzmy, jest pokój gracza, widać. Zdecydowanie, jest konsolka, są pady. A iMac'a mogę włożyć go do plecaka. Drukarka to oczywiście, że nie. Tego tak nie schowamy już. No i dobra, powiem wam, że to by było całkiem niezłe, jakby na wstęp. Teraz jeszcze ta gorsza część, bo potrzebujemy stąd wyjść. Rozbij stary zegar w przedpokoju. Gdzie jest przedpokój w ogóle? To jest chyba przedpokój. Gdzie jest stary zegar? Tu jest stary zegar. Ty, oni są na tyle daleko, że mógłbym spróbować to zrobić od razu. Świetnie. I teraz została ta cięższa część, bo ponieważ iż... O kurczę, ty, chłop mi nie chciał iść po schodach. Bo ponieważ iż, musimy znaleźć drogę wyjścia. Zgaduję, że będę próbował wychodzić tędy jak wszedłem. Tylko wiecie, co by się przydało? Żeby wyjść w momencie, jak będzie się godzina zmieniała. Czyli za 30 sekund, żeby stąd wychodzić, żeby jeszcze poznać nowe zwyczaje tych lokatorów. W sensie lokatorów, no tu są sami ochroniarze praktycznie, jest 3 ochroniarzy. Żeby poznać ich zwyczaje, żeby za chwilę się w nich nie władować przypadkowo, nie? Także w tym momencie czekamy, jak się zmieni czas. Chłop sobie stąd wyjdzie. Ja będę próbował jakoś też stąd wyjść później. Dobra, zaraz się powinna tu godzinka zmienić i nowe zwyczaje powinny wlecieć. Oj, oj, oj. Ty, mam nadzieję, że on z twarzą do mnie skierowaną tam nie stoi. Dobra, mamy zwyczaje lokatora nowe. Z tego co pamiętam, właśnie muszę dać dylatendy. Mówię, ja coś pamiętam i jestem z tego faktu zadowolony, że to pamiętam. Że właśnie tędy, tędy.
O, bo ci ochroniarze teraz będą tam. Teraz musimy szybko wbić się tu. Zanim nas w ogóle, wiecie, wyczają tak naprawdę. Musimy to zrobić i sobie otworzyć bramę. Dobra, jak już tu jestem... Nie ryzykuję. Ale to była dobra godzina w ogóle na wejście, powiem wam. To był ogólnie dobry run zrobiliśmy w tym momencie. Bo widzicie, to jest moment, w którym na dole praktycznie chyba nikogo nie ma. I my w tym momencie sobie wyjdziemy i zrobimy dwie misje jednocześnie. Więc mega dobre wejście na dom zrobiliśmy. Dwa świetne domy obrobiliśmy w tym odcinku. No więcej chyba nie ujrzycie, bez kitu. Lepiej się już nie da tego zrobić. Takie mam wrażenie. Sprzedaj grę na Black Bayu. Proszę bardzo, i ukończymy wtedy kontrakt. I to będzie co? W elektronice? Sprzedaj, o, zegarek. I gra sprzedana. To co? Kontrakcik jeszcze mogę odebrać? Czy jak? Złodziejskie kontrakty, Stolen Games. A, po prostu mi się zmieniło. No dobra. I dostaliśmy mnóstwo siana. Ja jeszcze sobie sprzedam w Lombardzie to wszystko, co ukradłem. Patrzcie, już mi zniknęła też z Richie R w razie czego gwiazdka policyjna. O, i pyk, posprzedaję całą resztę. I mamy 65 tysięcy, proszę państwa. Ile dzisiaj zarobiliśmy? Z 60 kafli prawie. Także w tym odcinku ja myślę, że to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.